imię Justyna i jest dzisiaj ze mną Hania, Lena, Zuzu. I pokażemy Wam, jak można zrobić atrament sympatyczny, czyli taki znikający i pojawiający się tuż do sekretnych wiadomości. Co będzie nam potrzebne? Co tu widzicie? Świeczkę, papier, zapalniczka, dziwny płyn. I ukryte... Cytryny, to jest sok cytryny. Cytryny. Pędzel. Ukryte pędzelki były pod kartkami, a tu jest sok cytryny już przygotowany. I tym atramentem sympatycznym będzie właśnie sok cytryny. Wybierzcie sobie karteczki. I teraz za pomocą soku cytryny napiszemy jakąś wiadomość. Dobrze, żeby to było takie... Ja kiedyś to robiłam. Robiłaś już? Tak. Super. Może to być jakiś rysunek prosty, jakaś litera. Chodzi tylko o to, żebyśmy mogły pokazać zasadę, jak to działa. To jest dla Ciebie. No to zaczynamy. Piszemy jakąś wiadomość albo rysujemy. I kiedy już napiszecie albo narysujecie, to troszeczkę można tą kartką powachlować, żeby to troszkę wyschło. Ręcznikiem kuchennym, takim papierowym, zbieramy nadmiar tego soku z cytryny. Ale jeśli chcecie, to możecie też wysuszyć za pomocą suszarki albo po prostu odłożyć tę wiadomość na kilka godzin i poczekać, aż to zupełnie wyschnie. Teraz, kiedy spojrzy się z tej jednej strony, być może jeszcze trochę widać, bo to jeszcze tak do końca nie wyschło. Ale kiedy wyschnie, to zupełnie tej wiadomości nie będzie widać. I teraz nad płomieniem świecy. Nad płomieniem świecy będziemy to ogrzewać. Doskonale widać. Tak, żeby kartka się nie podpaliła, ale żeby... Podpalić kartkę. ...się ogrzała. Tutaj na pewno przyda się Wam pomoc kogoś dorosłego. Nie róbcie tego sami, zawsze poproście o pomoc. Ale teraz wysuszyłam, a teraz będę tę wiadomość opalać, żeby ją móc odczytać i pokazać. O, znika już u Ciebie też. Widzisz, Lena? Teraz, czyli teraz dopiero jest ten etap suszenia, tak naprawdę, no. O, i tu już super widać. To ogrzewaj z jednej strony cały czas. Tutaj u mnie już widać takie krawędzie brązowe, czyli nie chodzi tutaj o te czarne smugi, tylko na brązowym te kontury takie, które się pokazują. I tutaj chodzi o to, że sok z cytryny zawiera związki węgla, które w przypadku opalania wybarwiają się na taki brunatny, ciemny kolor. Jak będziecie opalać, to pamiętajcie, żeby opalać tak... Poczekaj. Wachlować tak delikatnie, przesuwać i nie trzymać w jednym miejscu, bo się poprzypalają takie kropki albo przepalą się dziury po prostu. A najlepiej to robić tak jak u Hani, już widać, żeby zaczynają się takie brązowe linie pokazywać w tym miejscu, gdzie Wasz rysunek był narysowany. A, jeśli będziecie chcieli troszeczkę szybciej zobaczyć efekt, to można tę wiadomość wyprasować, więc można na przykład za pomocą soku z cytryny napisać komuś wiadomość, wysuszyć i dać w prezencie. Na przykład zapraszam na rower, albo na urodziny, albo jesteś super. Wątpię, żeby ktoś to odczytał. Spalamy. Dlaczego? Coś. No to będzie trudno, ale jak się wyprasuje żelazkiem albo będzie się opalać tak cierpliwie nad świecą, to ta wiadomość się pojawi. Pokażcie, co nam tutaj wyszło. Na tych różowych kartkach trochę trudniej to było, ale na tych żółtych widzę, że troszeczkę łatwiej było to odczytać. O, u Hani fajnie. Jaki cały domek się pokazał. Ja robiłam tylko chwilę, więc cały tutaj widać spali. Tak. Powiedzmy, że nasze rzeczy są po prostu po pożarze. A to u Ciebie widać coś? Troszeczkę widać mi napis. Troszeczkę więcej widać, nie? Jeszcze by trzeba było więcej poopalać. Dziękujemy za obejrzenie odcinka. Prosimy o subskrypcję, łapencję w górę, dzwoneczki i jakiś fajny komentarz. Jeśli Wam się podobało, będzie nam bardzo miło. Tak. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia. Pa! Pa.